Dzień dobry! Dzisiejszy materiał ponownie będzie poświęcony najciekawszym eksponatom w naszych zbiorach, a dziś nie będę opowiadał o jednym eksponacie, ale o całym zespole, właśnie eksponatów, który prezentujemy na naszej wystawie stałej. Chodzi o tak zwany Skarb Skobierna, a w zasadzie o jego niewielką część, ponieważ większość tego skarbu, zdecydowana większość, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, jest tam depozytem. Natomiast jeśli chodzi o Tę część, którą my mamy w naszych zbiorach, jest to naprawdę tylko mała namiastka tegoż skarbu, bo był to jeden z największych średniowiecznych skarbów, jaki odnaleziono na ziemiach polskich, jeśli chodzi o liczbę zawartych w nim monet. W każdym razie skarb ten zakopano w ginianym dzbanie w Kobiernie po roku 1456, czyli za czasów panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. No niestety nieznane są nam przyczyny, dla których tenże skarb ukryto. Odnaleziono go ponad pół tysiąclecia później, w roku 1964, podczas budowy drogi, niektóre relacje mówią, że podczas budowy płotu, na terenie jednego z gospodarstw właśnie w Kobiernie. Skarb, według relacji znalazcy, znajdował się na głębokości jakieś 60 cm pod ziemią i miał ważyć około 6 kg. A ponieważ naczynie było uszkodzone, dlatego część tego skarbu się rozsypała i ponownie eksplorowano go w latach 1976-1977. Do nas ten skarb trafił w roku 1971, jeszcze przed tą ponowną eksploracją. Jeśli chodzi o całość tego skarbu, jak już powiedziałem, większość znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, natomiast oficjalnie liczył on 11 517 monet i 20 drobnych fragmentów tychże monet. Natomiast na 100% było tych monet o wiele więcej. Nie wszystkie po prostu zdeponowano. Część znajduje się w rękach prywatnych do dziś. W każdym razie wśród zewidencjonowanych numizmatów są m.in. denar Kazimierza Wielkiego, denar prawdopodobnie mołdawski, denar pomorski, halerze śląskie, kwarting i dukat bilonowy Zygmunta Luksemburczyka, a także dukat bilonowy Jerzego Brankowica, czyli despoty serbskiego. Więc widzimy, że jest to skarb bardzo różnorodny. Największą część jednak tego skarbu. I wszystkie monetki, które my mamy w naszych zbiorach, stanowią tzw. denarki jagiellońskie z lat 1386-1456, czyli z czasów panowania trzech pierwszych Jagielonów: Władysława Jagiełły, Władysława Wardańczyka i Kazimierza Jagiellończyka. 108 tychże denarków mamy na naszej wystawie stałej, właśnie tutaj. Są to drobne monety, powstały w mennicy krakowskiej, bito je ze stopu, z metalu który był stopem 14 części miedzi i dwóch części srebra zresztą srebra bardzo słabej próby. Jak już powiedziałem, jest to bardzo niewielki fragment, natomiast myślę, że jest to dość spora ciekawostka, dlatego ten materiał postanowiłem właśnie temuż skarbowi poświęcić. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na materiał w przyszłym tygodniu i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.